Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie robimy zanętę, własną zanętę na płocie, na jesienne płocie. Zrobiło się chłodno, mamy listopad, są pierwsze przymrozki i to najlepszy moment, żeby połowić dużych płoci. Duże ryby, generalnie wszystkie ryby przygotowują się do pory zimowej, będą intensywnie żerować i takie pierwsze przymrozki to jest najlepsza rzecz, bo ryby dostają impuls, dostają sygnał, podobnie drapieżniki, że trzeba się najeść, bo będzie zimno. Zwróćcie uwagę, tyle dosłownie nam wystarczy rzeczy, żeby zbudować naszą zanętę. W szklankach mamy naszą bazę, z tego stworzymy taką bazę, tą mieszankę, która będzie nośnikiem tych wszystkich dodatków. Tutaj mamy dodatki, zaraz sobie wszystko mówimy. Większość tych dodatków to są produkty spożywcze, każdy ma je w domu i każdy może zbudować mieszankę. Podobnie tutaj, zwróćcie uwagę na przykład na ten pojemniczek, tutaj mamy kakao, ale może to być piernik, może to być mieszanka czekoladowa, cokolwiek, żeby ukierunkować swoją zanętę na płocie. Możemy skonfigurować inne zestawy dodatków, żeby po prostu stworzyć mieszankę pod swoją wodę. Film zawsze jest taką propozycją wyjściową, a każdy może z tych dodatków zmienić, ale jednej zasady musimy się trzymać. Na płocie musi coś pracować, musi się coś odrywać, żeby ta zanęta prowokowała rybki. Inaczej nie skusimy tych ryb, one mogą przyjść, odejść, a cały czas będzie praca, gdzieś te ryby nam się zakręcą. Chcemy połowić większych ryb, stąd grubsze dodatki, grubsze frakcje i także suszona pinka. Zaraz sobie omówimy. Może pierw omówimy sobie naszą bazę, z której zbudujemy tą taką właściwą część zanęty. Pierwszą jest wszystkim dobrze znana bułka tarta. Bułka tarta musi być w każdej zanęcie. Ryby to znają, podobnie producenci, praktycznie wszyscy budują zanętę na bułce tartej. Bardzo fajną mam tutaj zmieloną, bardzo drobną, idealna. Tutaj kolejne dwie śruty, to są śruty kupione od rolnika na rynku na kilogramy, bardzo fajna rzecz, tanio wychodzi, złoty, złoty 20, złoty 50, bardzo różnie to wychodzi, ale zdecydowanie taniej niż gdybyśmy kupowali gotowe gdzieś produkty z internetu. I zwróćcie uwagę, tutaj mam mączkę kukurydzianą, taką średnią, widać, że tu są większe frakcje, tak jak kasza, można powiedzieć, i to będzie takim głównym moim nośnikiem z bułką tartą. Może jeszcze zbliżymy tą bułkę tartą. Widzimy tutaj bułka drobno zmielona, a tutaj już grubsza frakcja. To się fajnie połączy. Kolejną naszą takim bazowym składnikiem jest śruta pszeniczna. Też jest gruba frakcja. Już robiłem film o zanęcie płciowej, to na wiosnę, to oddzielaliśmy te grubsze frakcje, żeby ryby się tak szybko nie syciły. Tutaj chcemy na większą tą płoć, na większe ryby, stąd te grube frakcje zostawiamy. I te trzy szklanki, można powiedzieć, tu od razu mamy też ilości, chociaż wszystko będzie w opisie w filmie. Tutaj te grubsze frakcje zostawiamy, bo chcemy tych większych ryb połowić. I te trzy rzeczy, to jest taka główna baza. I teraz, żeby to bardziej wszystko tak związać, żeby ta mieszanka się lepiej połączyła, mamy tu pół szklanki mączki kukurydzianej. I tylko pół szklanki, bo jest to czynnik, który wypełnia luki między tymi wszystkimi innymi składnikami i po prostu bardziej by to zabetonował. Gdybyśmy dali całą szklankę, to ta mieszanka by była już mega sklejona i ciężko by uzyskać z niej mieszankę płciową. No i żeby właśnie nam coś tutaj pracowało, żeby prowokowało płocie, mamy tutaj szklaneczkę, pół szklaneczki konopi prażonych. To można dostać jako dodatek w sklepie wędkarskim. Można sobie też kupić ziarna od rolnika i samemu zmielić. Można dodatkowo to wyprażyć. Jest dużo opcji. I teraz nasze składniki, dodatki. I teraz, żeby ukierunkować to jakoś na płoć, dodatkowo mam tutaj dwa takie pudełeczka. Zwróćcie uwagę, tutaj jest kruszony słonecznik. Można dodatkowo go wyprażyć. On jest jeszcze z makiem. Mam tutaj słonecznik z makiem, bardzo fajne dodatki na płocie. Tutaj mam pojemniczek nasion oleistych, czyli sezam, dynia, siemię. To jest wszystko zmielone, skruszone i połączone razem, żeby te grubsze ryby nam zatrzymać, żeby one nam podeszły. Mamy tutaj pineczkę, suszona pinka, bardzo fajny dodatek, bardzo treściwy. Nie można przesadzać. Te pojemniczki dodam, że to jest 50 ml, jak ktoś nie ma, kieliszek, cokolwiek, żeby trzymać proporcji. Tutaj mamy te nasze nasionka oleiste na płocie. I tutaj mamy słonecznik kruszony z makiem. Tam też trochę maku mi się wysypało, ale tutaj generalnie są nasiona oleiste, też wszystkim znane w mieszankach płciowych pracujących. Żeby po prostu ta zanęta była taka, można powiedzieć, smaczna dla ryb, taka zapachowa, mam tutaj dwa kolejne fajne dodatki. Tutaj jest kakao.
Tutaj może być piernik, cokolwiek, tak jak sobie powiedzieliśmy. Ja mam kakao. Żeby mieszanka była taka fajna, bogatsza, mam jeszcze dodatkowo cukier puder. Bardzo fajny dodatek. Taki naturalny słodzik, można powiedzieć. I żeby lepiej nam to wszystko się rozniosło we wodzie, bardziej pobudzało ryby do trawienia, lepiej roznosiło zapachy, mamy tutaj jeszcze łyżeczkę soli, małą łyżeczkę soli. I gdy to połączymy, powstaje nam fajna mieszanka. Zaraz sobie to oczywiście zrobimy. Odsuwamy nasze składniki. Dodam jeszcze, że warto mieć oczywiście wszystko zapisane. Tutaj jest mój zestrzyk zanęt. Warto mieć pojemniki z miarką, żeby to wszystko mierzyć, a jak nie macie, to widzieliście szklanki, kieliszki, cokolwiek, żeby się trzymać. No i oczywiście łyżka, żeby nabierać te mniejsze ilości naszych składników. I teraz sobie je połączymy i bierzemy pierwszą szklaneczkę, bułka tarta, druga szklanka kukurydza, nasza śruta od rolnika. Zwróćcie uwagę, jaka barwa i jaka struktura. To jest po prostu gotowa zanęta, a kosztuje złoty 20 zł. Śruta pszeniczna, grubsza frakcja, bardzo fajna. Ta mieszanka nam wyjdzie dosyć jasna, ale nie ma to większego znaczenia, bo w połączeniu z ziemią torfową to nam się fajnie przyciemni. Dodatkowo ta kanopia też przyciemni, zwróćcie uwagę. Konopia prażona, dostępna chyba w każdym sklepie już wędkarskim. Mączka kukurydziana, też wszystkim dobrze znana. Wymieszajmy sobie tą bazę i może zobaczmy, jaki nam złotawy wyszedł kolor. Zwróćcie uwagę, dosłownie wystarczy 2-3 razy zamieszać i już mamy taką strukturę i barwę zanęty płciowej. Fajnie to wyszło, taki złotawy, przyciemniony kolor. Bardzo fajna mieszanka. Ona już pięknie zapachy uwalnia. Najbardziej tutaj czuć tą konopię. Taka typowa zanęta płciowa. Aha, dodam, że jeszcze w tych nasionach oleistych zapomniałem dodać, jest odrobina kminku. On też fajnie dodaje zapach. Widzimy, już to bardzo fajnie wyszło. Zróbmy sobie zbliżenie. Dosłownie jak zanęta z paczki. Bardzo fajnie. Gdyby ktoś uznał, że te frakcje na przykład tutaj są za grube, można oczywiście wszystko przesiewać przez sito. Mam takie filmy, jak to się robi. I teraz dodajemy nasze dodatki, czyli nasze nasionka oleiste. To nam właśnie ukierunkuje taką tą zanętę na płocie. Grubsza frakcja słonecznika z makiem. To jest bardzo fajny dodatek. Możecie też tworzyć swoje miksy. Sól, która nam rozniesie zapachy. Jak mieszacie, to musicie uważać, żeby nie być skaleczonym, bo może szczypać. Pineczka, to już jest treściwy towar i to może też spowodować, że w łowisku zakręcą się bonusy albo po prostu te grubsze płocie zatrzymają się na dłużej. Widzimy. Cukier puder, fajnie się roznosi, szybciej od cukru i kakao, może to być piernik, co tylko chcecie, żeby pasowało pod waszą wodę. Mamy nasze składniki dodane, które dodatkowo przyciemniają mieszankę. Zapach, który się tutaj rozniósł, to jest po prostu nieprawdopodobne. I tak stworzyliśmy w 5 minut zanętę, którą, jak sobie przygotujecie składniki, można na momencie szybko zrobić i fajnie połowić, a na swoją zanętę zawsze to cieszy najbardziej. Zrobimy sobie jeszcze zaraz kuleczkę i wrzucimy to do akwarium, żebyście zobaczyli pracę tej zanęty. Coś fantastycznego. Zwróćcie uwagę. Po prostu zanętek ze sklepu. Tutaj można sobie dodać pieczywka fluo, co tylko chcecie, żeby ukierunkować mieszankę na swój towar. I tu wcale widzimy, chociaż ta frakcja jest taka średnia, ona nie będzie zbytnio syciła ryb, jakoś tam nie wiadomo jak, wiadomo, na zimnej wodzie trzeba uważać, ale są już takie kawałeczki, które tą rybkę przytrzymają dłużej. Wszystko w zależności też od sytuacji można zmieniać, można dosypać pinek, jokersa, później do gliny, co tam tylko chcemy, żeby tą rybkę przytrzymać dłużej, ale nasza wyjściowa zanęta pięknie wygląda. Szybko stworzona mieszanka, mało składników, praktycznie większość składników dostępna w sklepie spożywczym. Dobra, mieszamy zanętę z wodą i wrzucamy do akwarium. Przy małych ilościach pamiętamy, żeby tej wody było mało i przy mieszankach pracujących, przykładowo na płocie, zawsze tej wody dodajemy stopniowo. Małe ryby, mało wody, duże ryby, dużo wody. Dlaczego tak? Bo przykładowo, gdy mamy mieszankę leszczową, gdzie jest gruba frakcja, te kostki kukurydzy są znacznie większe, one wszystkie potrzebują czasu, żeby wypić wody, żeby nachłonąć
i po prostu trzeba większą ilością wody je nalać, żeby po prostu cała frakcja się namoczyła. Gdy tego nie zrobimy, to taka mieszanka będzie nam się unosiła, a wiadomo, gdy łowimy leście, przykładowo w rzece, to nic specjalnego, unosząca mieszanka odprowadzi nam ryby, gdzieś ta zanęta pójdzie z prądem, a gdy chcemy łowić płocie, gdy ta zanęta ma pracować, żebyśmy właśnie nie przymoczyli tej frakcji, trzeba stopniowo dodawać wody. Wstępnie mamy, zobaczcie, zanętę namoczoną. Dopiero ona uwalnia swój zapach, bardzo fajne. Zwróćcie uwagę, no coś pięknego. Niech ona sobie jeszcze teraz z 5-10 minut wchłonie wodę. W tym czasie zalejemy akwarium wodą i wrzucamy kulkę do wody. Zwróćcie uwagę, to jest nasza kulka zanętowa. Czy to nie jest piękne? No towar, po prostu mistrzostwo świata. Widzimy słonecznik, widzimy mak, pokruszone, ziarenka oleiste. No po prostu poezja. Gdy to połączymy z ziemią, to naprawdę będzie się fajnie prezentowało i na pewno rybki będą miały tutaj w czym wybierać. Bardzo fajna mieszanka, a teraz wrzucamy ją do akwarium i zobaczymy, jak to pracuje. Mamy wrzuconą kuleczkę. Widzimy dużo powietrza w kuli, więc szybko zacznie pracować. Ładnie się osypuje, ale także ładnie pracuje. I teraz bardzo fajne, jak te nasiona oleiste po prostu wędrują do góry, namaczają się i opadają. I powstaje taki słup zanętowy, można powiedzieć. A cała reszta większej frakcji ścieli się na dnie. Oczywiście to mamy tutaj zwolnione tempo i tą pracę, po prostu sama praca jest zanęty, ale wiemy, jak co tutaj się wydarzy, gdy wejdą w to ryby. Tu po prostu będzie takie zamieszanie, taka chmura, że naprawdę będzie coś niesamowitego. Zwróćcie uwagę, jaki piękny się tworzy kopczyk i ryby mogą wybierać te nasiona. Widzimy też, dużo frakcji się unosi i tak powinna pracować zanęta płociowa. Gdyby na przykład nam to wabiło mniejszą płoć, żeby ta zanęta by była za bardzo po prostu pracująca, no to dowilżamy taką zanętę bardziej, po prostu ona będzie bardziej tworzyła kopczyk, a mniej tej frakcji będzie wędrowało do góry. Wtedy trzeba odczekać 10 minut, namoczyć i jeszcze chwilę odczekać i domoczyć i wtedy ona po prostu nie jest taka pracująca. Ale tutaj widzimy, fajny kopczyk nam się utworzył. Gdyby tutaj dodatkowo były dodane jakieś robaki i cała reszta, to naprawdę rybki by miały w czym tutaj wybierać. Bardzo fajnie to pracuje. Tak nam to powinno wyglądać. Jeśli film Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał, podzielcie się w komentarzu, jakie zanęty mają być kolejne i zobaczcie też inne zanęty na kanale. Siemanko, cześć!